Witam wszystkich! Dzisiaj następny odcinek o materacach przed tablicą. Dzisiaj bardzo ciekawy temat o czymś, co przyszło do nas z Europy, ale do Europy przyszło ze Stanów. Jest to coś takiego, co się nazywa Name Game. Name Game. Nie ma nic wspólnego z żadnymi grami komputerowymi. Jest to po prostu taki trik sprzedażowy, polegający na tym, że gramy sobie nazwami materacy po to, żeby zmanipulować klienta. W Stanach Zjednoczonych ta metodyka, czy ten taki styl sprzedaży znany jest co najmniej od 50-60 lat. W momencie, kiedy wielkie firmy, czyli producenci materacy, zaczęli dogadywać się ze sprzedawcami, też z wielkimi firmami które miały po prostu sieci sklepów, tak zwanych materacowych, nie było sprzedaży wiadomo, na odległość, nie było internetu, więc lata 70-80. ta metodyka była bardzo skuteczna. To przeszło do Europy, a następnie przyszło do Polski kilkanaście lat temu, czyli duży producent polski czy zagraniczny spróbował dogadać się z jakąś tam siecią żeby sprzedawać więcej materacy i żeby te sklepy więcej zarabiały. Chodziło tutaj o to, żeby sklepy doceniły to, że ten producent pomaga im utrzymać się na rynku. Czyli ta metodyka tak naprawdę nie przekładała się w żaden sposób na to, w jaki sposób zmieniamy konsumenta i jak mu pomagamy. Bardziej chodziło o to, jak zmieniamy i pomagamy Sklepom, a nie klientom, czyli ta idea produkowania dobrego materaca i zadbania o to, żeby klienci byli zadowoleni, tak naprawdę nie istnieje, ponieważ sklepy są klientami. Dlatego fabryki dbają o sklepy, a nie o klientów. Na czym polega name game? W takim najprostszym przedstawieniu tego pomysłu na robienie wielkiego biznesu. Wygląda to w ten sposób. Mamy sklep z materacami. Ten sklep nazwijmy ekspert spania. Bardzo często pojawiają się wszelkiego rodzaju nazwy, które mają jako jedno słowo użyte ekspert, bo wydaje się, że ten ekspert będzie nam dobrze doradzał, że ten ekspert to zna się na materacach. I ten ekspert to jest ktoś, kto rzeczywiście e, pomoże, e, określi funkcjonalność, pomoże nam w znalezieniu naszych wewnętrznych potrzeb, które musimy zaspokoić przy pomocy materaca. Mamy już sklep ekspert, teraz e, znajdziemy sobie producenta, nazwijmy go sypialnia. Plus sen. Załóżmy, że jest to duży producent, produkuje około 10 tysięcy materacy rocznie, i współpracuje tylko i wyłącznie ze sklepami stacjonarnymi. Ma on za współpracowników, nie wiem 300 sklepów. No ale te sklepy między sobą konkurują, jeżeli to będą na przykład sklepy, które znajdują się w Warszawie i jest ich. Załóżmy 100. 100 sklepów z materacami. Ta sypialnia plus sen chciałaby sprzedawać dużo materacy. Tak? Ma bardzo dużo modeli, bo chce zmanipulować tak klienta, żeby tak naprawdę miał dużą ofertę i myślał, że to jest super firma, bo oferuje mu 50 różnych modeli. Czyli ma 50 modeli. Modele. Tak? Każdy z tych sklepów który współpracuje z tym producentem ma nad w swoim sklepie, załóżmy, że 5 materacy. tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ma jeszcze jakieś inne materace. To są sypialni: jedynka sypialnia, dwa sypialnia, trzy sypialnia, cztery sypialnia, pięć. To są modele od tego producenta sypialnia. To są od jakiegoś innego producenta. Nazwijmy je OZK. I to jest jakiś tam producent, który się nazywa X. A to są wszystko sypialni. Sypialnia plus sen. Wyobraźcie sobie teraz, że przychodzicie do takiego sklepu i chcecie dokonać zakupu. Oczywiście. Sami eksperci i specjaliści od materacy będą chcieli Wam doradzić, ale przez to, że się boją, no bo mm, jest coś takiego jak rękojmie. Czyli jeżeli wprowadzą świadomie w błąd klienta i mu powiedzą, że ten materac jest super magiczny, na kurszową, na cukrzycę, na nie wiem, na wrzody żołądka, no to ten klient może przyjść i powiedzieć: Posłuchajcie, te wrzody dalej mnie bolą, cukrzycę mam, a arwekulsowa mnie tak ciągnie, że ledwo chodzę. I wtedy narażają się na pewną odpowiedzialność, i wtedy taki materac może być oddany. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale tak jest. Więc co robią ci wszyscy sprzedawcy, jeżeli wiedzą, że wszystkie te materace od tego sprzedawcy kosztują w cenie detalicznej 2000 zł. A ten producent pozwala na udzielenie rabatu, co jest niezgodne z prawdą, ponieważ nie może kontrolować cen. Ale taka nie umowa niepisana między nimi istnieje i między wszystkimi odbiorcami tego producenta, że cena jest 2000 i jest 5% rabatu. On im sprzedaje materacę po 1000 zł. Tak? Czyli 1000 zł to jest też i zysk sklepu w momencie, kiedy będzie trzymał się tej ceny. Ale ten sklep sprzedaje tylko jeden lub dwa materace dziennie. A koszty ma gigantyczne. Ten sklep ma 250 metrów kwadratowych. Pracują tam cztery osoby, bo po prostu no, są na terenie jakiejś galerii od rana do 21, w soboty, plus dostawy i tak dalej. Nie jest w stanie za 20 tysięcy się utrzymać, ponieważ jego koszty to są 30 tysięcy. Więc co wymyśla sobie ekspert z Pania? i firma produkująca materacę sypialnia Sen. No robią coś takiego, że wprowadzają nową markę. Ta marka się nazywa, na przykład Lobo. Yy, Lobo. Lobo. Lobo jest jeden, dwa, trzy. I cztery różne materace, różna grubość. Klient, który tutaj się pojawia, jest z reguły bardzo smutny, bo nie czuje się pewnie w tym sklepie, bo on nic nie wie o materacach. On by chciał dobry materac, nie za drogi, wygodny, z długą gwarancją, który się szybko nie zniszczy. Więc sprzedawca mu mówi tak. Mamy w ofercie materace firmy Sypialnia Plus. Te materace są po 2000 i są to przyzwoite materace. Ta marka, pamiętajmy, że jest znana w całej Polsce. Więc klienci dla tej marki, dla tego logotypu przychodzą, żeby zobaczyć jak wygląda ta oferta. Przy okazji oglądają inną, najczęściej zagraniczną jakąś markę. Fińską, duńską, czeską, włoską, hiszpańską, niemiecką, obojętnie. Ale sprzedawca mówi, wiecie co? Ja mam materac Lobo, jaki macie budżet? 2,5-3 tysiące. Ok, te materace co prawda kosztują 4 tysiące. Ale te materace są dużo lepsze. Od tych za dwa. Dużo lepsze. Niestety tam nie mogę wam dać zbyt dużego rabatu, maksymalnie 5%. Ale na markę Lobo mogę dać 20% rabatu, bo to jest nowa marka, która wchodzi na rynek, która naprawdę jest genialna, i mamy tylko my, jako nasza sieć, tą markę Lobo w ofercie. Czyli te materace zaczynają kosztować już nie 4000, tylko 3200 zł. 3200 zł za materac, który kosztował 4000 i jest dużo lepszy od tego, bo ma nowocześniejsze pianki. Chociaż nikt nie wie, co to znaczy nowocześniejsza pianka, jaki to jest typ, nawet nie jest określone. No to jest super okazja. Pewnie, że wezmę ten za 3200 i w dodatku na ten będzie pan czekał. 7 dni, a na te będzie pan czekał na przykład 2, 3, 4, 5 tygodni. Na tym polega name game, bo materac Lobo jest materacem S1. To jest dokładnie ten sam materac wyprodukowany przez tą samą firmę, tylko jest nazwa zmieniona, a ocenie decyduje sam ekspert spania, ponieważ nie konkuruje z innymi sklepami, Ponieważ firma Sypialnia Sen stworzyła tą kolekcję tylko dla niego. Wyobraźcie sobie, że jest firma, która ma około 100 różnych modeli materacy, ale ma 700 kolekcji. Ta firma sprzedaje do tysięcy sklepów. I nie sprzedawałaby dużej ilości, gdyby nie umożliwiła tego oszukiwania przez Wielu sprzedawców tych biednych klientów mogą sobie popłakać, jak się zorientują, że zostali oszukani. Z reguły się nie orientują, bo nie mają tej wiedzy, że w środku jest dokładnie to samo. A dlaczego? Ponieważ ten producent, który ma obowiązek zgodnie z zasadami sprzedaży i prawa konsumenta, Określić dokładnie, jakie są rodzaje pianek, jaki jest zbudowany pokrowiec, żeby ten klient mógł wiedzieć, czy pianka tradycyjna jest lepsza od wysokoelastycznej. No nie. Ale on nie pisze pianka wysokoelastyczna. On nie pisze pianka tradycyjna. On pisze pianka Sensitive Comfort Plus Touch. Golden, Visco, Silk. Wymyśla nazwy... I dla mnie to jest nawet bardziej niebezpieczny name game niż ten name game, który przyszedł do nas ze Stanów. Tu było oszukiwanie na tym, że materac ten sam miał inną nazwę, a dla mnie, jako człowieka, który zna się na piankach i wie, jakie właściwości mają pianki, jaka jest ich żywotność, jaka jest ich dynamika, jakie jest ich oddychanie, dla mnie nawet ważniejsze jest to drugie name game. Czyli to oszukiwanie klienta i w opisach stosowanie magicznych nazw. A już tydzień temu przeczytałem opis materacy, firmy, która chce być największą firmą w Polsce, która produkuje pianki i pisze w opisie: jesteśmy producentem pianek. Nie napisała ani jednej informacji na temat rodzaju pianek wszystkie pianki określiła super oddychające albo wymyśliła jakieś magiczne nazwy. Wstyd i hańba dla takiego producenta, który sam mówi, że jest jednym z największych producentów pianek w Europie, a zaczyna produkować materace i pisze o tym, że te pianki są jakieś magiczne, a sam dobrze wie, bo zatrudnia sprzedawców, Technologów. istnieje od kilkudziesięciu lat, że to są zwykłe pianki poliuretanowe. Współczuję Wam. Uważajcie, name game jest wszędzie. Mogę iść z Wami do jakiegoś sklepu, możecie do mnie zadzwonić. Mój numer jest na naszej stronie. I ujawnię Wam wszystkie nadużycia tego typu. Jest to przykre, że polskie prawo, które zabrania tego typu praktyk, bo jest to po prostu oszustwo, mimo wszystko pozwala i w ogóle nie reaguje, chociaż wiem, że kilka lat temu organizacje konsumenckie typu UOKIK były poinformowane o tego typu praktykach w Polsce. Jest to jakiś interes społeczny, żeby wszyscy, którzy nas oglądają, zrozumieli, jak to wygląda, i może ktoś gdzieś kogoś zna w tym kraju, kto może to zmienić. Zostaliśmy już w samym ogonie, jeżeli chodzi o tę uczciwość sprzedaży materacy w Polsce, ponieważ już nawet metodyka H1 do, do H4H5 już prawie jest nigdzie nie stosowana. Materace nie dobiera się już do wagi użytkownika, tylko do pozycji spania, a w Polsce nadal cały czas sprzedawcy czarują nas, jak to osoba powyżej 120 kg powinna spać na betonowym materacu. Tak samo bezkarnie stosują wszyscy name game, chociaż mają tego pełną świadomość. Pozdrawiam, Jacek Ciesielski, oglądajcie mnie niedługo, następne odcinki.